Eluvina, jestem Promie, a dziś zrobimy sobie coś nietypowego, czyli ranking postaci z The Binding of Isaac. Dokładnie tak. Od razu mówię, nie będę oceniał tych postaci tu alternatywnych, no ponieważ jeszcze ich nimi nie grałem, nie odblokowałem, także to będzie jeszcze film o tym nagrywany. Dobrze, może zacznijmy od początkowego. Isaac. Isaaca lubię, spoko postać, tylko nie dałbym go na AS, dlatego że po prostu nie ma żadnych rzeczy takich, wiecie, więc dam go na A. Po prostu Isaac jak Isaac. Dobrze, po Isaacu była Madzia. Magdalen jest bardzo fajną postacią, ponadto umie się leczyć, tylko jest wciul wolna, ale również dam ją na A, ale za Isaaciem. Uważam, że Isaac jest lepszy od Madzi. No i tu już nie pamiętam, kto był po Kali, więc weźmy Kane'a. Kane'em tak nie przepadam, on z tego co pamiętam ma chyba tylko Laka. Więc nie wiem, ja daję Kane'a na C. Judasza również nie pamiętam, co w sumie ma Judasz. Ale on też jakoś tak najlepszy, to on jakoś tak nie jest, więc dałem go na C również. Lilith. Lilith jest fajną postacią, strzela krukiem powiedzmy, więc damy ją na B. Samson. Samson jest spoko postacią. W sumie to nawet na S może lecieć, no po prostu dobra postać. Lost. Losta, jak to nagrywam, jeszcze nie mam. Słyszałem o nim co nieco i dałbym go tutaj, do B. Lazarus moim zdaniem leci na S przed Samsona, ponieważ ma on dodatkowe jedno życie, no i to moim zdaniem go ratuje. Keepera również jeszcze nie mam, nie wiem co on robi, coś tam słyszałem, wydaje mi się, że dałbym go na C, ale przed nimi. Tak mi się wydaje. Jacob i Esau również ich nie mam jeszcze, więc damy ich tu. Wydaje mi się, że tak. Forgotten. Forgottena damy na Eskę, bo jest to naprawdę mega fajna postać. Eevee, moim zdaniem słaba postać, nie przepadam za graniem nią. Eden jest zarąbisty, no bo on może po prostu być wszystkim, czym chce. Blue Baby. Tu, po prostu, albo tu nawet. Po prostu. Bethany SK jest spoko, jest, ma wróżki TP. Azazel również leci na SK, moim zdaniem jest naprawdę mega fajną postacią. Apollyon moim zdaniem tak bardzo nic nie wnosi, więc to jest mój ranking wszystkich postaci z The Binding of Isaac, nie licząc tych alternatywnych, które kiedyś nagramy. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach z The Binding of Isaac oraz rankinga Halloweena.